Na pewno taka gra była w każdym secie, czy to w tych ostatnich, czy w pierwszym, była bardzo taka szarpana i ja myślę, że te dwa ostatnie pozwoliły nam na to, żeby troszeczkę ją uspokoić. Tych momentów było mniej, natomiast no był ten mecz taki dosyć nieprzyjemny i szarpany. Fajnie, że wróciliśmy po dwóch setach i wróciliśmy do takiej spokojnej naszej gry. Oczywiście pojawiały się gdzieś tam momenty tych błędów, natomiast bardzo mnie cieszy, że nie poddawaliśmy się i próbowaliśmy się przełamać, co nastąpiło też w trzecim secie i niewiele brakło, tak jak zostało powiedziane, żeby doprowadzić do tiebreaka. To teraz przechodzimy do tego, co się działo po meczu, a może już też przed meczem. Łezka wokół się dzisiaj zakręciła tobie? A nie raz. Na pewno dla mnie bardzo ważna, taka emocjonalna chwila. Zastanawiałem się, szczerze mówiąc, jak to będzie. Nie byłem nawet w stanie przewidzieć tych emocji i myślę, że to jest wystarczające, żeby podsumować to, co się działo, bo parę razy głos mi zadrżał, w gardle ścisnęło, ale to jest efekt tych wszystkich lat, które spędziliśmy razem wszyscy na parkietach różnych boisk. Ja bardzo dziękuję za to podziękowanie tutaj w Ergo Arena, że mogłem funkcjonować jak najlepiej w zespole i zdobywać swoje takie małe wewnętrzne cele. I na pewno ten piątkowy mecz też będzie dla mnie wyjątkowym przeżyciem. W Warszawie zawsze ciepło witali, czy to zespół z Bełchatowa, czy to Tref Gnański. Mam nadzieję, że tym razem będzie tam taka przemiła, fantastyczna atmosfera, a my postaramy się stworzyć jak najlepsze widowisko na parkiecie.